Hallo zusammen, liebe Freunde und moin aus Hamburg. Cześć, dzień dobry, drodzy przyjaciele. Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie z Hamburga. Heute ist Mittwoch, der 18. Mai. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und los geht's. Dzięki wam ogromne za obecność na tym kanale. No i zaczynamy z naszymi wiadomościami prasowymi z Niemiec. Ukraina und Russland setzen Verhandlungen aus. Ukraina i Rosja zakończyły rozmowy pokojowe, zakończyły po raz kolejny pertraktacje bez żadnego rezultatu jak na razie. Die Europäische Union will der Ukraine beim Wiederaufbau helfen und dafür offenbar neue Schulden aufnehmen, berichtet Frankfurter Allgemeine Zeitung. Unia Europejska, jak donosi Frankfurter Allgemeine Zeitung, chce pomóc Ukrainie przy odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych i na ten cel chce zaciągnąć też nowe długi. Ampel geht gegen Schröder vor. Ampel dreht Schröder den Geldhahn zu. Słuchajcie, tutaj różnego rodzaju artykuły, tytuły dotyczące koalicji rządzącej i byłego kanclerza Schrödera. Między innymi koalicja chce zakręcić Schröderowi kurek z pieniędzmi. 7 Jahre war Bundeskanzler, 17 Jahre zahlte ihm der Bund anschließend Mitarbeitern und Büros im Bundestag. Doch damit soll nun Schluss sein, schreibt die Bild-Zeitung. Gazeta Bild pisze o tym, że Schröder przez 7 lat był kanclerzem, 17 lat dostawał pieniądze jeszcze na prowadzenie biura, na współpracowników. Teraz ma być koniec. Jakie przywileje straci i tak dalej, to opisują no, bardzo szczegółowo gazety. Schröder soll Privilegien verlieren, dazu auch Tagesschau. Na temat tego przywilejów Schrödera, które ma on niedługo stracić, też krótki materiał Tagesschau zapraszam. Kanzler Schröder offenbar fuhr Verlust einiger Privilegien. Ein entsprechender Antrag des Haushaltsausschusses von SPD, Grünen und FDP liegt der ARD vor. So soll unter anderem sein Bundestagsbüro stillgelegt werden. Schröder hatte trotz Kritik an seinen Aufsichtsratsmandaten in russischen Firmen festgehalten. Firma Deloitte warnt in einer Studie vor Wohlstandsverlust in Deutschland. Deloitte ostrzega przed utratą dobrobytu w Niemczech. Deutschland sei eine alternde Gesellschaft mit sinkender Erwerbsbevölkerung. Niemcy to starzejące się społeczeństwo z coraz mniejszą liczbą ludzi, którzy mogą pracować. Die Empfehlung der Firma, teraz zalecenia firmy, co zrobić, aby nie doprowadzić do tego stratu, do tej straty dobrobytu. Mehr erwerbstätige Frauen, mehr Digitalisierung und mehr Firmengründungen, czyli więcej kobiet, które podejmują pracę, więcej cyfryzacji i więcej nowych firm, które miałyby powstawać w Niemczech. Spritpreise in den Bundesländern unterscheiden sich ungewöhnlich stark, schreibt der ADAC. Tutaj ADAC pisze o tym, że są duże różnice w cenach paliw w różnych krajach związkowych w Niemczech. Am günstigsten tankt man im Süden und im Südwesten. Najkorzystniej jest tankować w chwili obecnej na południu Niemiec i na południowym zachodzie. No, demzufolge Energie ist für Ostdeutsche teurer, also das berichtet hier Tagesspiegel zum Beispiel. No i tam, podążając tym tropem, inne gazety piszą oczywiście o tym, że energia we wschodnich Niemczech jest coraz droższa. Tagesspiegel na przykład o tym pisze. Und RBB berichtet, die SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag fordert den Bund auf, 3 bis 5 Milliarden Euro für den Standort Schwedt bereitzustellen. Natomiast RBB pisze o tym, że politycy partii SPD chcą dla kraju związkowego Brandenburg od 3 do 5 miliardów euro dla rafinerii w Szwed. Oczywiście w przypadku wprowadzenia embarga na ropę naftową, ponieważ wtedy ta rafineria musiałaby się zaopatrywać w tą ropę u innego źródła, a nie właśnie z Rosji. Und dann haben wir noch Spiegel. Słuchajcie, Spiegel jeszcze pisze, wer in Deutschland als erstes auf Gas verzichten muss. Taki temat bumerang, słuchajcie, Spiegel znowu pisze, kto będzie musiał jako pierwszy zrezygnować z gazu, jeżeli ten kurek zostanie zakręcony. Czy to mają być osoby prywatne, czy przemysł. Rozmowy trwają, każdy ma swoje argumenty. Und EU will Strategie vorstellen, Pläne für Energieunabhängigkeit und dazu Tagesthemen. Teraz krótki materiał Tagesschau, w którym mowa jest o tym, że Unia Europejska ma nową strategię niezależności energetycznej. Posłuchajcie sobie. EU will Strategie für Energieunabhängigkeit von Russland vorstellen. Dem Entwurf der Kommission zufolge sollen bis 2030 45% aus erneuerbaren Quellen kommen. Der Energieverbrauch könnte bis Ende des Jahrzehnts um 13% gesenkt und Beziehungen zu Öllieferanten wie den Golfstaaten ausgebaut werden.
So, weitere Nachrichten. Roboterbauer wird komplett chinesisch. Hier geht es um die Firma KUKA. Tutaj słuchajcie, dalsze wiadomości. Na przykład firma KUKA została całkowicie przejęta przez Chińczyków. Tutaj do nich należało 95%, teraz wykupili całkowicie, także KUKA jest już całkowicie chińska. Gazety o tym piszą, ponieważ bardzo często jest tak, że politycy interweniują, polityka interweniuje, jeżeli chodzi o takie przejęcia i niechętnie Niemcy oddają po prostu swój know-how. Tutaj, nie wiem, Chińczykom udało się jakoś kupić KUKĘ. Gut, dann, Flüchtlinge machen Firmen kreativer. Dalej, Tagesschau o tym, że uchodźcy przyczyniają się do tego, że firmy są coraz bardziej kreatywne w Niemczech. Tutaj ciekawe, jeżeli macie jakieś spostrzeżenia na ten temat, jeżeli pracujecie gdzieś z osobami z różnych krajów, napiszcie, bardzo bym się tutaj cieszył z tego. Und RBB weiter in Schipkau. Laufen die Vorbereitungen für den Bau der größten Windkraftanlage der Welt. Der Koloss soll 300 Meter groß sein und im bestehenden Windpark errichtet werden. RBB tutaj jeszcze pisze o tym, że trwają przygotowania do budowy największej elektrowni wiatrowej w ogóle jakiejkolwiek na świecie. 300 metrów ma mieć wysokości ten wiatrak i ma powstać w istniejącym już parku Schipkau. To jest na wschodzie Niemiec. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Gut. Die Schweiz ist das beliebteste Ziel deutscher Auswanderer in Europa. Niemcy najchętniej emigrowali w roku 2021 do Szwajcarii, to znaczy te liczby są zrobione na podstawie tego, ilu Niemców w danych krajach przyjęło obywatelstwo danego kraju. Wiadomo, Polska nie znalazła się gdzieś tam w zestawieniu dziesiątki tych krajów, pierwszych krajów, ale mi się wydaje dlatego, że Niemcy emigrują do Polski, ale niekoniecznie przyjmują polskie obywatelstwo. Gut, dann. Reiche Russen nutzen türkische Immobilien als sichere Geldanlage. Tutaj bogaci Rosjanie znaleźli sobie nowe miejsce inwestowania pieniędzy i inwestują teraz w nieruchomości tureckie między innymi. Und deutsche Brauereien warnen vor fehlender Bierflaschen, a niemieckie browary ostrzegają przed brakującymi butelkami po piwie, słuchajcie. I teraz taki apel tutaj jest: Leergut sollte nicht gehortet werden, czyli jeżeli macie tak zwany Leergut, czyli puste butelki, to proszę odnosić do sklepów, ponieważ w innym przypadku może się okazać, że zamiast butelki będziecie z puszki pić, ok? Gut, dann, Karl Lauterbach, Gesundheitsminister, słuchajcie, Karl Lauterbach, Gesundheitsminister, wiecie, minister zdrowia, aktywny jest na Twitterze i tam znowuż miał bardzo ciekawy pomysł. Sprühhunde können Covid zuverlässig riechen und feststellen, sie können wahrscheinlich auch auf neue Varianten spezialisiert werden. Für Flughäfen wäre dies eine zusätzliche Sicherheit. Teraz pan Lauterbach jest ekspertem od psów i powiedział, że to psy też mogą wykrywać COVID i że powinny być wykorzystywane między innymi na lotniskach. To widzicie. No, także ciekawe nowe pomysły. A jak już jesteśmy przy Twitterze, no to Elon Musk falscht um Preis für Twitter. Elon Musk cały czas, tam trwają pertraktacje, cały czas próbuje obniżyć cenę za Twittera. Und wir gucken jetzt in Richtung Polen. A my teraz spojrzymy w kierunku Polski. Die erste Nachricht, euraktiv.de, Polen erhält nach Einigung mit Kommission bald EU-Koniunkturmittel. Tutaj portal pisze o tym, portal Euraktiv, że Polska otrzyma niedługo te pieniądze z pomocy koniunkturalnej, tak, z tego koszyka covidowego, że na to wszystko wygląda, ale Spiegel już zupełnie w innym tonie o tym pisze. Von der Leyen lässt Polen zappeln i Spiegel pisze o tym, że von der Leyen jeszcze pozwala Polsce się trochę bać, trochę się trząść ze strachu. Also nach Spiegelinformationen hat Ursula von der Leyen die Behauptungen zurückgewiesen, die Auszahlung der Milliarden stünde kurz bevor. Czyli według tego, co, jakimi informacjami dysponuje Spiegel, to von der Leyen odrzuciła to, że teraz te pieniądze już niedługo do Polski popłyną. Tam cały czas chodzi o tą reformę i tak dalej, tak, o zniesienie tej Izby Dyscyplinarnej. Temat znacie na pewno dużo lepiej niż ja. Gut, dann. Getreideexporte aus der Ukraine, Trockenhafen in Polen soll Hungersnot verhindern. Gießener Anzeiger, tutaj Gießener Anzeiger pisze o tym, że w Polsce ma powstać rodzaj suchego portu dla zbóż, Trockenhafen, i to ma być taki punkt przeładunkowy, z którego dalej te zboża miałyby być transportowane też na Bliski Wschód, ale i głównie do Afryki. Chodzi oczywiście o to, żeby zapobiec teraz możliwemu głodowi na świecie ze względu na sytuację tutaj geopolityczną. Und die letzte Nachricht, tanken in Polen, es wird wieder teurer.
Die Preise können sogar bis zu 80 zł pro Liter ansteigen. W Polsce znowuż tankowanie będzie droższe i ceny mogą osiągnąć znowuż 8 zł za litr. Myślę, że niemieckich kierowców i tak to nie odstraszy. Związane jest to teraz z wymianą, z wysokością wymiany, wiecie, euro, złoty. Złotówka jest dosyć słaba i w związku z tym po prostu Niemcom cały czas się i tak opłaca do Polski przyjeżdżać. Das war's für heute. To by było na tyle dzisiaj. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Viele liebe Grüße. Tschüss.